Niedziela, 20 grudnia 2020 roku, chodzi o 427 i leśniczy, dowcipniś, mówiłem o tym, żeby narysował czerwoną farbą coś na drzewie, więc narysował smutnego faceta. Bardzo to i dowcipne. Oczywiście znaków z farbą czerwoną nie polikwidował, się część polikwidował, bo części widzę nie ma. Gałęzi przebrał cokolwiek tutaj w tym ładnie wyglądającym na dzień dzisiejszy po przymrozku gnieździe nie ma ani jednego dęba, czyli jest jeden dąb. To wszystko, co widzimy, takie ładne siwe, to brzozy, graby, osiki i to wszystko. Tutaj dla odmiany widzimy gniazdo, w którym też dęba bardzo nie ma, jest grab, a tutaj, gdzie patrzy kamera, już nie ma nic. Tego nie wycięto, tego nie zaorano, bo po co? Wycięto i zaorano to, gdzie rosły drzewa. Tu po tych drzewach była granica gniazda i oczywiście drzewa te graniczne wycięto. Nie przesunięto trochę dalej granicy, bo i po co? Przecież tu by doszło dodatkowy ar albo dwa czegoś, czego nie ma. Gałęzie, które tutaj były, zostały, widzę, posprzątane w jakiejś części, sporej części, pozabierane. Czyli sytuacja się dzieje taka, jak na oddziale 436. Się to uprzątnie i się potem powie, że Frania nie miał racji. Ja tylko zobaczę, gdzie owe gałęzie z uprzątania się złożyło, bo przypuszczam, że nigdzie. Zaorane leśniczy się wyrobił. Tutaj pewnie na 105 i na 436. W innych miejscach się nie udało. W ubiegłym roku się nie udało, w każdym razie udało się też, ale nie wszędzie, bo nie udało się tutaj, jak nie udało się w oddziale 410. Jednak proszę zobaczyć, ja już nie teraz podchodził po raz drugi kolejny. Te sterty, o których mówiłem, leżą. Jest może ich troszkę mniej, ale stert drzewa tam dookoła nie brakuje. Przejdziemy po tutaj działem bliżej. Zobaczymy to, co tutaj leśniczy nagromadził. Tak? Grubizna, którą leśniczy zostawia w tym wszystkim, a jest jej dużo, bardzo. Podobnie w 436. Dąb, o którym mówiłem, leśniczy nie słucha. Nie to, żebym ja kazał coś zrobić, miał władzę. Nie. Uważam, że idiotyzmem jest zostawienie tej dęba. Ale widać, ja tak uważam, a leśniczy uważa inaczej, a tak samo uważają pracownicy nadleśnictwa. Tutaj są gałęzie sosnowe, a w tych gałęziach jest spora część grubizny. Jak spora, ja tutaj może nie będę sięgał, bo tam trudno mi będzie wejść nawet do tego wszystkiego, ale tam, gdzie pokazuje miarka, to ta sosna będzie miała ze 16-17 cm grubości, ta co nad nią będzie miała ze 14. To tutaj, co koło drogi już jest, ma 10, jest za grube. I po kolei jest tego tutaj pełno, tylko tam nie widać, bo są gałęzie zasypane. Dlaczego nie wycięto tego habru po tamte sosny, po tego dęba? I to powinno być gniazdem odnowionym, przecież tutaj nic nie rośnie. Oczywiście, tak jak na poprzednim, wycina się gniazda tam, gdzie jest dużo sosny, gdzie można pozyskać masę. Tam, gdzie tej masy nie można pozyskać, gdzie rośnie tylko leszczyna, ten teren się po prostu zostawia. Zostawia i tyle. Bardzo proszę. Tamte gałęzie. Tamte gałęzie tam, o tutaj. Mają po 17 cm, 16 może grubości. I takich jak tamtego jest jeszcze wiele więcej. Jak mówię, nie będę chodził, mierzył tego wszystkiego, bo nie czas na to. Wiesz, te wszystkie odziomki, te wszystkie kawałki, które tutaj leżały, że zostały pozbierane. Ciekawe, co się też z nimi stało. I popatrzmy tutaj dalej. Tutaj dalej mamy takie właśnie hece. Takie graby, które mają po na przykład, tak jak ten centymetrów, załóżmy 12-13. Takie graby tutaj leżą. To wszystko powinien pilarz wyciąć na metr i złożyć. Ale przecież powinien, ale nie wyciął, bo leśniczy mu tego nie kazał zrobić. I po kolei dookoła wszystko. Te całe sterty gałęzi. I tutaj podobnie znowu. Tu powinno być gniazdo trochę dalej, bo jest kępa leszczyny i nic innego nie ma. Te graby, ja tam może przejdę. Proszę zobaczyć, co tu się dzieje. Tutaj wyraźnie widać, że gniazdo leśnicze ogranicza po rosnących sosnach. Tam natomiast, gdzie nic nie ma, za granicę gniazda przyjął dwa marne graby. Te graby wystarczyły na to, żeby uznać, że już tam jest wszędzie dalej ładnie. Tak?
ten kolejny, następny. Tak? A za nimi na dwóch, trzech arach znowu nie ma nic. Tam dalej jest piękna sośnina. Ale oczywiście, zresztą ja pójdę jeszcze, coś pokażę, bo stąd widzę, a może będzie tutaj jakiś znak, jakaś granica gniazda była kiedyś malowana, bo tutaj granic gniazda jest bardzo dużo. No, proszę bardzo, tam na tamtym drzewie wyraźnie widać jakąś obwódkę farbą. Z tym, że barwa taka nie leśniczego, bo jakaś taka jasna, leśniczy lubi takie jaskrawe, a najbardziej to czerwona barwa. Nie wiem skąd to mu się wzięło, jak już mówiłem, czasów komuny to on za wiele nie pamięta, ale gdzieś tam może opowieści. Tutaj, proszę Państwa, oczywiście to widzimy, tak? Na grubości 15, 16, 17, 16 cm na takiej grubości, nie wiem czy będzie to widać, bo to i kiepsko. Na takiej grubości ucięty grab. Ten ucięty w całości będzie miał z 15, ten tutaj będzie miał też ze 13. Takie graby tutaj leżą, te są jeszcze zbyt grube, mają 12. To jest jakieś pół metra drewna. Leży rzucone poza gniazdo. Tam kolejny. Tutaj, proszę bardzo, leszczyny u leśniczego, proszę Państwa, dorastają do wymiaru 15 cm. Na pierśnicę mają jakąś 14 cm. Proszę zobaczyć, takie zarodne tu leszczyny. Tu generalnie są zdrowe gleby, tutaj nie wolno sadzić sosny, ale leśniczy sadzi. No i ten właśnie smutny człowieczek tam, patrzący na mnie z jednego z tych drzew. O, widzę, że granica gniazda. Jedno drzewo, proszę Państwa, jest granicą gniazda. I gniazdo, w którym nie ma nic, to gdzie patrzę, gniazdo jednego dęba i to drzewo to granica gniazda. To jest pic na wodę. To tylko chodzi o to, że gniazdo nie może mieć większej powierzchni niż. Więc tak to zrobiono, żeby to było niby dwa. I jak mówię, ten urągający tam człowieczek, ha, ha, ha. A czy on się nie śmieje, on jest smutny. Od dowcipny leśniczy, jak już mówiłem, ze dwa razy. No dobra, tak zaczęliśmy, tak skończmy ten film.